Drodzy Państwo, dzisiaj gościmy człowieka, który no wręcz onieśmiela mnie swoją inteligencją, osobowością. Niezwykły aktor, ale również człowiek wielu pasji. Przed Państwem Robert Gonera. Robert Gonera. W tym odcinku chcemy też dodać, że mamy mecenasa. Udało się. Bardzo się cieszymy na współpracę z Flora Development. Jeżeli ktoś inny chciałby z nami współpracować, zacząć robić różne ciekawe rzeczy, zapraszamy. Tymczasem zachęcamy do podziwiania gdyńskich widoków i widok na nie można nabyć poprzez kontakt z Flora Development. Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie w naszym materiale. W ogóle doszło, jak to się stało, że akurat musical i akurat w operetce wrocławskiej wtedy. Tak, która się już powolutku robiła teatrem muzycznym, z nazwy przynajmniej Jan Szurmie chciał zrobić z tego porządny teatr muzyczny. Dzisiaj mamy teatr muzyczny we Wrocławiu z piękną siedzibą w Kapitolu. Jak to się stało? No nie wiem, ja grałem już chyba dyplomy, chociaż jeszcze nie, chyba jeszcze nawet dyplomów nie graliśmy. I wszyscy pamiętam, no już był taki szum, gdzie etaty, wiesz, coś tam, a ja byłem bez tego i nagle dostałem propozycję nie wiem skąd, może... Przyszła do ciebie sama. Może dlatego, że na drugim roku wystąpiłem w takim filmie, również poświęconym tematowi 68 roku w Marcowych Migdałach. Zagrałem Hefajstosa, zagrałem taką małą postać, tam i to był mój debiut filmowy, więc już byłem troszeczkę jakby kojarzony. Zaraz potem zagrałem w Zakładzie, więc ten film mnie wciągał i miałem takie poczucie, że teatr za chwilę mnie odrzuci. No więc ta propozycja, kiedy przyszła od Jana Szurmieja, mojego, mówię na niego wujek, bo on od początku był moim dobrym duszkiem, dzisiaj jest szefem Teatru Polskiego we Wrocławiu, więc ta ogromna przyjemność spotkania Leopolda Kozłowskiego, który jeszcze uczestniczył w próbach Ostatni Klezmer Rzeczypospolitej, który uczył nas, jak nie żydlaczyć. Oczywiście sam żydlaczył, no więc, ale pamiętam właśnie, miałem takie dwa momenty, w których poczułem satysfakcję i pamiętam, że byłem w garderobie po premierze i nagle widzę, bo garderoba była naprzeciwko korytarza takiego długiego i nagle biegnie do mnie, znaczy nie do mnie, tylko widzę, że Bardini zmierza do naszej garderoby i do głowy by mi nie wpadło, że on zmierza do mnie, a on prosto do mnie złożył jakąś znakomitą recenzję mojej roboty aktorskiej, tej roli, no i dostałem taki właśnie tak. I drugi taki moment właśnie też teatr muzyczny się o mnie upomniał, tutaj po premierze, kiedy podszedł do mnie Raszeńcew, czyli autor adaptacji Mistrza i Małgorzaty i też mi gratulował i to było dla mnie bardzo, bardzo istotne i ważne. Piękne, widzisz, a zawsze się tak lękasz tego śpiewania, pamiętam na próbach zawsze chcesz to, jeszcze przepróbujmy, jeszcze raz, a może jednak właśnie powinieneś to robić. No właśnie, też się zastanawiam. A głos masz piękny. Dziękuję bardzo. Śpiewasz doskonale, ale przed chwilą też mówiłeś, że jednak ten motel Kamzol to trochę cię kosztował, tak? Wokalnie. O tak, tak. To pamiętam, że musiałem pół roku chodzić na zajęcia z wokalu, żeby wyśpiewać to po prostu, tę wysoką partię. Praktycznie partię tenora, bo ja nie jestem i nie będę tenorem, ale gdybym poćwiczył. Co słychać? Ale lubisz śpiewać? Ja całe życie coś tam śpiewam z gitarką, miałem taki okres, że śpiewałem swoje piosenki, które układałem w latach 90. Więc ten śpiew teraz mniej, teraz w zasadzie śpiewam tylko w tym spektaklu, jakiś jeden utwór, ale lubię śpiewać i myślę, że po ćwiczeniu głosu musiałbym po prostu się rozśpiewać. Tutaj jakby Stokłosa, czyli kompozytor w naszym przedstawieniu Mistrza i Małgorzaty, zaprogramował dość niską partię, także ja nie mam problemu z wyśpiewaniem tego. Myślę, że on znał moje możliwości wokalne po prostu i od tego się zaczęło. Nie, no poza tym jakby to wyglądało, jakby Wolant nagle gdzieś jakimś tam tenorkiem już śpiewał. Jednak Wolant musi mieć ten głos niski, brzmiący, głęboki.
No, jak na diabła przystało. Też mi się tak wydaje, ale wyobraźmy sobie, że musisz wybrać film czy teatr. No to film zdecydowanie. Jesteś kojarzony przede wszystkim. Chociaż dzisiaj bym się wahał, bo mam taką przyjemność grania tutaj w Gdyni i w innych miejscach, więc dzisiaj bym się wahał, ale całe życie ten film wygrywał jednak. W sensie w proporcji, ja zagrałem ponad 100 ról filmowych w różnych serialach, filmach i tak dalej, i tak dalej. 35 lat mija w tym roku od skończenia, nie, przesadzam, no, ale od mojego profesjonalnego wejścia właśnie w film. Pierwszy był film. I film w ogóle spowodował, że ja poszedłem do szkoły teatralnej, bo byłem zainteresowany reżyserią. Ale wtedy było tak, że w różnych okresach w Łodzi trzeba było mieć dyplom za sobą i to był okres, kiedy trzeba było mieć już jakieś studia za sobą. Ja się tego... reżyserię robię. Tak, i ja się zdecydowałem na najkrótszej, najbliżej tego fachu w gruncie rzeczy. Tak pamiętam, brzmiały mi słowa Polańskiego w głowie, który twierdził, że każdy reżyser powinien poznać aktorstwo. I to jest wiele lat później, jak studiowałem produkcję kreatywną w mistrzowskiej szkole Wajdy, przyjeżdżał z Londynu taki udajan, który ćwiczy w ogóle właśnie przyszłych reżyserów w aktorstwie. I ja widziałem, jak oni płakali, pocili się i były tam no, po prostu rozpacz. To jest to niezbędne doświadczenie, wydaje mi się, żeby tak, być dobrym reżyserem, tak. Żeby wiedzieć po prostu, co można, czego nie można zrobić. Tak, ale byłem człowiekiem młodym bardzo. Później na końcu studiów pojawiło się dziewczę, które właśnie dzisiaj jest reżyserem, czyli moja córka. Przyszła na świat w 90 roku przed skończeniem szkoły. I gdzieś ta reżyseria odpłynęła i aktorstwo stało się moim zawodem tak naprawdę. A jak to się stało z filmem niemieckim? Mhm. Jak się tam znalazłeś i czy od razu tak bardzo dobrze mówiłeś po niemiecku i dlatego cię wzięli? Czy się musiałeś douczyć tego języka? Skąd to się u ciebie wzięło? Ja się uczyłem niemieckiego od wczesnej podstawówki. Moja mama wynajmowała tam jakąś panią miejscową autochtonkę, która mnie uczyła języka niemieckiego. W związku z tym ten niemiecki był w moim życiu cały czas obecny. Dlaczego to było związane z jakimś myśleniem o lepszym starcie w przyszłość, akurat niemiecki? Nie, ja mając 16 lat rzeczywiście z silnym postanowieniem wyjechałem do Berlina Zachodniego wówczas, w 1985 roku. Ale byłem takim pancurkiem z małej miejscowości. Bardzo mi się spodobał Berlin Zachodni. To był dla mnie szok w ogóle, jak w 1985 roku, kiedy jeszcze no myśmy mogli już powolutku jeździć do tego Berlina Zachodniego. Ja byłem zszokowany, ale jednak wróciłem na stare śmieci, kumple, szkoła, doskonałe liceum, więc ja nigdy nie miałem poczucia tego shiftu, tej zmiany z zachodu na wschód. Uważam, że po prostu popełniliśmy jakieś tam cywilizacyjne kroki, ale to nie spowodowało. No w związku z tym, że znałem ten język, to już dość wcześniej, zaraz po szkole, bo w 90-tych latach zacząłem tam grać. Przez taką fantastyczną panią, która robiła obsady. I ja tam zagrałem w Tatorcie w 97 roku taką główną rolę w jednym z odcinków. Grałem ukraińskiego hokeistę, bo chodziło o akcent prawdopodobnie, że ze wschodu. A później, wiele lat później, pojawiła się propozycja właśnie z Policajrów i tam sobie już parę ładnych lat już sobie gram komisarza, postać się nazywa Hauptkomisar Karol Pawlak. I jest to oczywiście Polak, który prowadzi posterunek polsko-niemiecki Krymi na granicy, czyli w Świecku. I doskonałe scenariusze, młodzi reżyserzy prowadzą to. Właśnie ostatnio od jakichś dwóch fanek czytałem jakąś poezję niemiecką w domu Saksonii we Wrocławiu i podeszły dwie panie, które mówią, że w ogóle nasz serial jest kultowy w Niemczech.
Niemczech i one mnie znają. I właśnie o to chciałam zapytać, czy tam też masz taką popularność? Czy chodzą za tobą ludzie, nie wiem, gonią cię gdzieś? Aż tak ugruntowanej popularności jak w Polsce oczywiście nie mam, ale ludzie kojarzą, tak, ludzie kojarzą tę postać, ponieważ to jest jedynka państwowa w Niemczech. 20 godzina w niedzielę jest emisja, dobry więc... Dobry czas! No, prime time, także... Czy robisz ten wyjątek i włączasz telewizor, żeby zobaczyć filmy ze swoim udziałem, seriale? Bardzo rzadko. Bardzo rzadko. I właśnie na co znajduje czas człowiek, kiedy wyłączy telewizor na całe lata? Tym bardziej, że wiemy, że masz tyle pasji. Poezja, snowboard, czytelnictwo, no tak, to są tylko nieliczne. Jesteś podobno rowerzystą, snowboardzistą, masz licencję pilota, grasz właśnie na gitarze. Co się zmienia, kiedy ten telewizor się na lata całe wyłączy? No przede wszystkim jest czas na pogłębioną autorefleksję. W ogóle nie mam potrzeby się jakby mierzyć z... Chodzę do kina, jestem starej daty, więc nie podglądam w ogóle tego, co się dzieje. No czasami włączę CDA z jakimś filmem, ale najczęściej właśnie przeszłym. Chodzę też na festiwale, czy jeżdżę na festiwale, więc wtedy oglądam jakieś tam świeżości. Stałem się przez to bardziej wybredny, to znaczy nie czuję przymusu przez to, że nie mam tych mediów. Praktycznie w domu mam tylko komputer i książki, chociaż ostatnio cały księgozbiór też wywiozłem studentom do mistrzowskiej szkoły Wajdy, żeby sobie mieli część księgozbioru, ten, który miałem. Także powolutku wyłączam się do takiej aktywności swobodnej i płynącej, takiego przyjmowania życia, jakim ono jest. Nie mam już potrzeby konsumowania tych darów kultury, które nie zawsze są najlepszej, że tak powiem, konduity. No chyba coraz w ogóle są gorsze jakości, mam wrażenie, z roku na rok. Myśmy wczoraj z mężem nieopatrznie włączyli telewizor i po prostu, którego też nie oglądamy, siedzieliśmy z takimi oczami. A co włączyliście? Nie powiem, żeby nikogo nie oczerniać, ale no wprost nie mogliśmy w to uwierzyć. I właściwie nie wiadomo już w tej chwili, czy się śmiać, czy płakać, czy się żenować, czy... O, patrzcie, cały czas coś fruwa tutaj fajnego. Aniołki fruwają. No, ale jakbyś miał z tych swoich pasji jakąś taką nam najfajniejszą opisać, no nie wiem, licencja pilota? Jak to się stało? No postanowiłem któregoś razu, po prostu miałem kolegów na lotnisku w Lubinie i postanowiłem, nie, przepraszam, przez takiego mojego przyjaciela, którego poznałem zresztą lecąc do Warszawy, zapytałem go, jak tu zrobić licencję, ciągnęło mnie do tego. Wujek Bolesław był pilotem podczas wojny, został zestrzelony, więc gdzieś tam może geny zadziałały, to odległa rodzina, ale no stało się to na wiele lat moją pasją. Teraz już nie latam w związku z różnymi tam manewrami w życiu. Też mi się nie chce, szczerze mówiąc. Ale był taki okres, że robiłem bardzo dużo. Teraz wyciszam. Bardziej jestem, prowadzę taki slow life i najchętniej wylądowałbym na jakiejś wsi, gdzie zatoczyłbym się, zanurzyłbym się, nie wiem, w rozmyślaniach. Och, tego jest dużo właśnie. Nie, bo za dużo na pewno nigdy nie jest rozmyślań, w szczególności na swój temat. Myślisz? Mi się wydaje, że czasem ludzie właśnie za dużo trochę. No ja mam w ogóle pan rozkminka, jak koleżanka scenarzystka, taka, którą coachowałem, która zresztą teraz wiele pisze w serialach, mówi pan rozkminka, więc ja przyznaję, że właśnie to przez wiele lat to mi ciążyło w tym kontekście, o którym prawdopodobnie ty mówisz, że nie jest dobrze tak rozkminiać jakby rzeczywistość. A teraz mam czas taki, że przyglądam się z dużego dystansu, którego nauczyłem się w dużej mierze od Jana Nowickiego, starszego kolegi, który świętej pamięci już poszedł do aniołków, natomiast on mnie nauczył takiej pokory i dystansu do tego, do siebie i do tego zawodu. Jako wolant jesteś złem wcielonym, ale wolantowi to zło nie wychodzi, bo czyni dobro w tym całym swoim złym jestestwie. Czy ty wierzysz w dobro i zło, w taką jakąś walkę, która się toczy tutaj w świecie? No
ja wierzę w dobro przede wszystkim, chociaż człowiek ma oczywiście wolną wolę i potrafi czynić dużo, dużo złego, prawda? Więc te moce piekielne, w szczególności kiedy gdzieś trwa wojna, można łatwo wyindykować, że one się pojawiają. No, wojna jest złem po prostu. Złych jest sporo rzeczy, warto jest znaleźć je też w sobie i kultywować obok siebie po prostu te najprostsze wartości, jak dekalog, jak jakiś rodzaj etyki, jakiś rodzaj moralności. Ja jestem po takim doświadczeniu, miałem podejrzenie o raka i dość mnie wyciągnął, że tak powiem, zdrowotnie jakaś tam narość, bo nie chcę opowiadać. W każdym razie skończyło się to no, w gruncie rzeczy jakimś cudem, więc mógłbym, jestem osobą wierzącą, a w tej chwili bardzo to jest niepopularne. W związku z tym nie chcę się wynurzać na ten temat, bo mógłbym zostać jakimś polokato, czy... Nie, czy... Się, wiesz co, że... Ale wierzę w Boga, wierzę w każdy Właśnie to jest dzień. Tak, to jest nasze kolejne pytanie, bo twoi przyjaciele mówią, że właściwie nie wiedzą, jaki masz światopogląd, że jesteś tak osobno myślący, że jak rozmawiałam z ludźmi tobie bliskimi, bo taki wywiad robiłam, rozumiesz, to mówili, że trudno im stwierdzić, co ty myślisz właśnie na temat Boga albo na temat polityki, ale myślę, że nadeszły takie czasy, że właśnie nie należy się wstydzić swojej wiary, wiesz, że w tym dzisiejszym świecie, gdzie Kościół jest w tak bardzo złej kondycji. A można wierzyć w różne rzeczy. I właśnie w kontrze do tego trzeba zacząć mówić prawdę. Ludzie muszą chyba zacząć wysławiać to, w co wierzą, jaki mają światopogląd, niezależnie od polityki, niezależnie od Kościoła. Ja na przykład nie jestem wierząca, ewentualnie w jakąś energię wierzę, ale mam mnóstwo przyjaciół, znajomych, którzy są wierzący i przeżywają teraz no, poważny kryzys w związku z tym, co się dzieje w Kościele. I chyba właśnie powinniśmy o tym zacząć mówić. Chyba dotknęłaś w ogóle szerszego, wiesz, zjawiska. To znaczy, że my w ogóle mamy problem z egzekwowaniem, pokazywaniem cech osobowościowych. To znaczy, ten konglomerat światopoglądu, o którym powiedziałaś, spojrzenie na politykę, spojrzenie na sprawy wiary, czy spojrzenie po prostu na sprawy metafizyczne, przestało być takim znakiem rozpoznawczym osobowości. To znaczy, mamy więcej lęków, prawda, żeby się wynurzyć z czymkolwiek, bo mówimy o polityce, mówimy o Bogu, mówimy o światopoglądzie, o energii i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że nadeszły takie czasy, że wolimy się zunifikować. Ja to chętnie robię, ponieważ wielokrotnie w przeszłości za jakieś cechy osobowościowe dostawałem po głowie po prostu, nie? Więc no, ja dość powiedzieć, że zagranie w Telewizji Polskiej, gdzie no, wydaje mi się, ja to gram dla różnych telewizji, między innymi dla państwówki niemieckiej, w tym samym czasie dostałem no, dość potężny wpierdol, mówiąc brutalnie. Ale od środowiska? Nie. To był jakiś, nie wiem, to było jakieś. Nie chcę mi się o tym nawet opowiadać, ponieważ musiałem szybko wybaczyć tej osobie, nie przeprowadzać jakiegoś śledztwa, tylko się pozbierać. Nazajutrz jechałem do... Z wyroku, tak, z wyroku. No więc ja mam wrażenie, że jesteśmy już troszkę po tej erupcji takich różnic i agresji w ogóle i jakby to powiedzieć podziałów, tak? Że daj Boże i to potrwa moim zdaniem tak z dwa pokolenia, my się dźwigniemy z tego, ale na pewno nasze dzieci, które wyrosły w tym, mam na myśli moje, bo akurat w tym czasie dojrzewały, będą miały spory uraz a w ogóle poruszamy się, Sławoj Žižek, taki lewicowy filozof, powiedział, że jest nadprodukcja treści. Ja się z tym zgadzam, że w tej chwili jakby nie mamy kluczy do wyboru, ponieważ one nie są jasne, w związku z tym każdy jest sam kowalem własnego losu. W związku z tym ja
Jedyne, co utrzymałem jakby na jakimś poziomie, to taki zenistyczny tryb postrzegania rzeczywistości, ponieważ śmiem twierdzić, że jestem zenistą, to znaczy unikam raczej angażowania się w świat, przyglądając się mu i wykonując najdrobniejsze ruchy po prostu, żeby wokół mnie wszystko grało i co nie jest łatwe, prawda? W szczególności będąc osobą, którą no, tam media zakwalifikowały jako osobę ciekawą, powiedzmy, w największym skrócie. I też w tym świecie artystycznym chyba ciężko być zenistą, jak się otaczają cię ludzie ze wszech stron tak bardzo emocjonalni, że jak to utrzymać, wiesz, ten twój spokój wewnętrzny? No jest różnie, ale zdarza mi się ostatnio, że to nie jest spokój wewnętrzny, bo spokój wewnętrzny no to jest punkt dojścia, prawda? To już jest cel. To jest w ogóle zen jest drogą. Tao to jest droga po angielsku czy po japońsku. Więc w tej drodze staram się utrzymać balans, staram się, żeby wszystko było na swoim miejscu. No i dziękuję Bogu, że wstaję, jest pięknie, spotykam piękne osoby i jestem w Gdyni, gram oczywiście diabełka. Wracając do tej krótkiej opowieści o tym dobru, wydaje mi się, że nie wiem, czy on robi coś dobrego, ale bez wątpienia to jest ten paradoks, którego ty dotknęłaś właśnie, że w pewnym sensie wyzwaniem dla człowieka jest zło, prawda? Wyzwaniem dla jego etyki, dla jego moralności, bez względu na to, czy wierzy w Boga, czy nie, to się daje wyczuć, prawda? To jest etyka, to jest moralność, to jest coś, co porządkuje świat, ale złe przykłady dużo uczą. No, w tej chwili mam nadzieję, że wojna się szybko skończy, ale ta wojna uczy nas jakiejś pokory w ogóle wobec przecież problemy w Polsce z powodu tam jednej czy dwóch partii już osiągnęła apogeum też w pewnym momencie, prawda? Teraz to przygasło. Taka spirala nakręcająca się totalnie nienawiści. No tak, no, wystarczy spojrzeć na to z pewnej odległości i zobaczyć, że to jest garstka ludzi, bo te partie mają po 30 tysięcy członków, te, które rządzą, czy tam nie rządzą. No tak, bo większość ludzi się nie identyfikuje z takimi skrajnościami jednak. No był czas, że to się podkręciło przez media, przez ten konflikt i ludzie rzeczywiście byli dla siebie ogromnie niemili. I to do dzisiaj się zdarza. W użyciu są takie zaklęcia, jak brzydkie wyrazy i tak dalej, i tak dalej. To moim zdaniem patrzę na młodsze pokolenie naszych dzieci, które to zupełnie omijają. Po prostu dla nich to jest już nieważne, ponieważ to znaczy oni tego nie wiedzą, ale jak oni dojdą do pełnoletności czy do dojrzałości jakiejś, to już na pewno będą inne partie, a może te same, tylko inne w ogóle. To nie ma znaczenia. A powiedz mi, jak ty sobie wyobrażasz Boga? Jak myślisz o nim? Jak Rozmawiasz z nim w ogóle, czy raczej? No, to są... dotykamy bardzo poważnych... Ja nie umiem o tym mówić, szczerze mówiąc. To jest tak intymna strona mojej jaźni, że już i tak powiedziałem za dużo, że deklaracja wiary jest podstawowym wyzwaniem. W ogóle sobie nie wyobrażam Boga, wiem, że jest, wiem, że istnieje w wielu przejawach. No tak, to znaczy to jest rodzaj jakby w moim przypadku jest to rodzaj kulturowego dojścia do pewnych sekwencji myślenia, które powodują ten podstawowy akt wiary, ale mówienie o wyobrażeniu tam dziadka jakiegoś, który na to wszystko patrzy, czy ja to zawsze mówię, to być może jest stara kobieta na przykład z brodą, oczywiście nie mają sensu. Myślę, że to jest tak nieodgadnione, że już nie rozmawiajmy o tym w ogóle najlepiej. Słuchaj. Ja zmieniam temat. Ale żeby ci zbliżyć, ponieważ powiedziałaś przed chwilą, że wierzysz w energię,
No to jest to pewien rodzaj prawdopodobnie jakiejś energii przeszywającej świat od początku do końca. Jest to jakiś rodzaj tchnienia czegoś, czego nie pojmiemy za naszego życia na pewno. Jest Jezus Chrystus, który gdzieś tam prowadzi te osoby, w które w Niego wierzą, ale ja przez jakiś czas byłem nawet posądzany, że jestem buddystą przez zenizm, ale pracowałem akurat wtedy z takim mistrzem, bo ja sobie wybieram mistrzów i to był LaSalle. Przez przypadek w ogóle taki zakonnik w ogóle i chyba jezuicki, który założył Zendo w Hiroshimie czy Nagasaki po tej wielkiej tragedii jednej albo drugiej. I to było Zendo chrześcijańskie z krzyżem i on był akurat wtedy moim mistrzem i trudno było mi wytłumaczyć, że Zen, Tao i całe te moje wtedy dość przekonywujące mnie dążenia do właśnie do Tao, żeby tę drogę odnaleźć, są z gruntu chrześcijańskie, prawda? No więc gdzieś tam wyborczej właśnie, a pan jest zenistą, a to jest pan buddystą, to nie jest tak oczywiste, ale... Właśnie nie, ty masz chyba taką swoją własną drogę, którą gdzieś tam sobie poprzez liczne poszukiwania wybrałeś. Prawda? No to jest piękne i to chyba wydaje mi się, że każdy z nas tak naprawdę w taki sposób właśnie powinien dochodzić do jakiejś tej duchowości, wiary, sam przez siebie, a nie przez narzucane ze zewnątrz ideologię. Ale... Ja myślę, że ten balans istnieje, ja nie mam na przykład kompletnie predylekcji do narzucania swojego światopoglądu, co ludzie mają zazwyczaj, to znaczy, że z różnicy wychodzi to, że co ja chcę, jaki ja chcę, żeby jaka żebyś była, prawda? A ja tego nie mam i to jest, ja ponieważ się przyglądam światu bardziej niż angażuję, no to też wymagałbym od świata tego, żeby mi się bardziej przyglądał niż angażował mnie w jakieś swoje drobne sprawy. To najkrócej rzecz. A czy jesteś melancholijno-romantyczny, nostalgiczny? To jest twoja diagnoza? Tak? To nie moja diagnoza. Nie, tak. Zasłyszana. To jest stwierdzenie jednej z twoich przyjaciółek. Jesteś melancholijno-romantyczno-nostalgiczny. Podobno dużo rzeczy pamiętasz z przeszłości, wspominasz na przykład pierwsze spotkanie z kimś, a to, tak? Czy tak jest? To się zmienia. Właśnie jestem w okresie jakiegoś wykluwania się zupełnie nowego ja. Od pół roku przez różne wydarzenia w ogóle jakoś przestałem być melancholijny. Ale to jest prawda. Ja myślę, że zdrowo pojęta melancholia w ogóle gdzieś zniknęła z naszego obszaru. Patrzę na teatr muzyczny, prawda, i patrzę jak zniknęły gdzieś te pieśni, których słuchaliśmy, czy Agnieszki Osieckiej, czy Młynarskiego, czy one wszystkie, w gruncie rzeczy cały nurt ówczesny, jakby tych hitów, które pojawiały się w sferze piosenki, na przykład, były mocno melancholijne, nostalgiczne. Myśmy tacy byli. I tak myślę, pisano, że... Pisano teksty wtedy właśnie. Tak pisano teksty, tak pisano muzykę, tego słuchano, czy Ewa Demar, czy to były jakieś zjawiska. Oczywiście był nurt piosenki rockowej, punkowej i tak dalej, ale generalnie z gruntu gdzieś byliśmy chyba romantyczni i melancholijni. Troszkę mi tego brakuje. Staliśmy się w gruncie rzeczy, moje zdanie jest takie, że przez wpływ właśnie tego kapitalizmu, tego co przyszło i spłynęło na nas z gruntu, jest to myśl protestancka, prawda, gromadzenia pieniędzy, bezpieczeństwa pewnego, dystansu i braku właśnie tej melancholii, która była nam nieobca pomiędzy wybuchami oczywiście tej polskiej szajby, czyli w ogóle bawmy się. Ale to taka słowiańska. Tak mi się wydaje. Bez wątpienia można to sprowadzić do jakiejś wspólnej cechy Słowian. No ale teraz na przykład nie możemy nawet pomyśleć o pięknych piosenkach Żanny Miczewskiej czy Wysockiego, bo jest jakiś ban. Nie. To szczególnie było silne na początku po wybuchu wojny, ale myślę, że we wszystkim musimy zachować chyba jakiś umiar zdrowy. No, ludzie, no przecież nie przestaniemy nagle grać dzieł.
twórców rosyjskich. No, trzeba sobie zdać sprawę, że ludzie, w szczególności ludzie kultury, nie prowadzą zwykle wojen. Proszę zwrócić uwagę, że my poddaliśmy się w gruncie rzeczy jakiejś wojnie, którą prowadzą politycy, no, prowadzą reżimy, prowadzą różne wręcz... Jakieś biznesowe to są często, moim zdaniem, wiesz, sprawy. No, bez wątpienia, na pewno. To jest handel bronią, to jest handel tymi duszami, które mają być po tej stronie, po tamtej. Ja pamiętam czasy, kiedy gdzieś tam były wojny. W Berlinie Zachodnim była ta granica, no w ogóle pamiętam doskonale jako młody człowiek, że to było mur i ci ludzie tam i to było niebezpieczne, ale jednocześnie groteskowe wobec tego, co się dzieje teraz. To jest potężne i chyba ja mogę powiedzieć jedno, że jestem po prostu przeciwko wojnie. Nawet masz koszulkę w temat. Nie zabijaj, tak. Tak. Nie zabijaj. A ta melancholia, czy ona się jakoś objawia w twojej poezji? Czy tam ją wyrzucasz z siebie? O, ja już dawno nic nie napisałem w sensie poezji, to chyba na początku lat 2000 napisałem taki poemat o emotikonach, tak, które się pojawiały. Czytałam, ale to łatwe to nie łatwe jest. Łatwe to nie jest w odbiorze, to ale prawda. Takie, wiesz co, bardzo wpływa, że czasem nawet nie wiem, jeżeli nie wiem, co ci chodziło, to jakoś wpływało to na moją wyobraźnię, że coś się zadziewało. Może każdy inaczej rozumie, no, na pewno. Tyle mi absolutnie wystarczy, o to chodzi, żeby poruszyć wyobraźnię. Podobnie z tekstami dramaturgicznymi, które nie zostały wystawione, ja o to nie dbam. Ja jakby nie umiem, jednocześnie jestem... teraz w ogóle zmniejszam swoją aktywność do jakiegoś slow life'u. Marzy mi się mieszkanie na wsi długimi miesiącami. Czasami mieszkam nad jeziorem w moim ulubionym miejscu i tak się tylko czuję jeszcze nieśmiało w tym. Chociaż marzy mi się w tej chwili dokończyć taki dramat, który zacząłem, o Henryku IV Probusie, o wspaniałym, niedoszłym królu Polski, który... No nie jest to łatwe. Ja nie wiem, czy poezja może być w ogóle łatwa, prawda? Chyba naturalną też w pewnym momencie drogą człowieka jest... To już mamy, tak? Zostawianie, tak. Jak to mówił jeden z legendarnych ministrów kultury w PRL-u, może źle zrozumiane, ale to było anegdotyczne, ja rzucam myśl, a wy jego łapcie, tak powiem. Więc człowiek jest chyba po to, żeby rzucać myśli, jeśli ma taką moc w ogóle, i zostawiać ją, niech ona sobie żyje, prawda? Oczywiście bardzo by mnie interesowała dłuższa rozmowa na temat tego poematu, ale chyba generalnie to... Są ludzie, którzy bardzo zabiegają o swoją twórczość. Ja jestem człowiekiem, który ją zostawia. Kiedyś byłem przekonany, że... To jest coś na zasadzie, spełniłem się, idę dalej. Tak, tak, tak. Czy to jest przejaw praktykowanej przez ciebie skromności? W ogóle wpadło nam w ucho takie twierdzenie, że praktykujesz skromność tak, jak inni mają zwyczaju praktykować na przykład uważność. Jak praktykować skromność w tak bardzo komercjalnym świecie, konsumpcyjnym też, gdzie wszyscy chcą mieć wszystko? Muszę wtrącić anegdotę. Kilka miesięcy temu chcę zaparkować samochód. Oczywiście parkowanie samochodu w takim miejscu pracy, jak to, jest bardzo ważną sprawą. Od razu się zdenerwowałam trochę, że moje miejsce jest zajęte. Leciwym chyba Mercedesem na obcych blachach, mówię, kto to jest. W związku z tym idę na portiernię powiedzieć, że dzisiaj wyjątkowo stoję gdzie indziej, ponieważ moje miejsce jest zajęte. I pracownicy portierni odpowiadają: o, ale chyba nie będziemy dzwonić, bo to pan Gonera. I mówię: o, to nie dzwonimy, ale tak sobie myślę. Niemożliwe. Jak się praktykuje taką skromność? No, padły słowa skromność, uważność. Można by dodać do tego. Nie, stary. Ja nie rozpędzam się w swoich dążeniach, w swoich pragnieniach.
lecę po minimalu i to mi daje poczucie, że po pierwsze, że nie mam jakichś tyłów, to znaczy nie wyobrażam sobie brać kredyt na coś, żeby tam coś mieć. Staram się żyć, takim jestem punktem przesuwającym się po osi czasu i skromność do dzisiaj nie wiem na czym polega, chyba polega w takim samym stopniu na tym drugim zjawisku, które nazywa się uważność. To znaczy skromność polega na tym, żeby być uważnym, żeby nie przeholować z autotematyzmem, żeby nie... To jest dziwny konglomerat, który... Bo zwykle aktorzy powinni nawet mieć odrobinę tego esprit wyrzucania na zewnątrz swoich pragnień, prawda, i bycia. Ja nie umiem tego robić. Może z tego powodu jest też najczęściej wychodzę z założenia, nawet grając na scenie. Nie wiem skąd mi przychodzi, że ja nie jestem takim aktorem wzorcowym, prawda? Że daję z siebie wszystko oczywiście na scenie, ale zadawać szyku nie potrafię, dlatego bardziej się widzę gdzieś nad jeziorem, bardziej się widzę w przyrodzie, bardziej się widzę jako element jakiejś tam kontrkultury we Wrocławiu, czy nawet w Warszawie, jakoś rzadko się pojawiam na salonach. Był czas, że dostałem po prostu po łapkach przez media, ale no, mogłem kontynuować przecież, prawda? Tym bardziej mogłem kontynuować te i mogłem to wykorzystać. Nie zrobiłem tego, wycofałem się i przyglądam się temu po prostu. Przychodzą nowe pokolenia, trafiają. Wiesz, ale to chyba zdrowiej, bo ci ludzie, którzy tak korzystają z tej medialności bardzo, no to właśnie w końcu zawsze gdzieś cierpią na tym bardzo. Tak. Ty właściwie nie z własnej woli ciebie spotkało takie ze strony mediów, prawda? No coś takiego chore zainteresowanie. I musiałem się po prostu z tym pogodzić. Tak, bo to jest też taka właśnie napędzająca się maszyna. Jedni napiszą, drudzy to kopiują i coś się potem robi. Trochę jak plotka, to tak rośnie. Tak, ale ta skromność nie zawsze pomaga. Skromność jest... No ćwiczę się po prostu w tym, żeby nie przeholować. Staram się być uważny, to jest jednoczesne. To ćwiczenie się w skromności powoduje, że człowiek staje się coraz bardziej uważny na to, czego świat od niego jakby wymaga. Ale czy to ma coś wspólnego z takim doświadczaniem teraźniejszości, że cały czas jesteś właśnie... Tak, jestem cały czas uważny. To wynika z mojej, no można powiedzieć, że to jest też dowodem jakiejś neurastenii, prawda? Że te wypustki nerwowe mojego ja, mojej osobowości są coraz bardziej czułe i na jakiś rodzaj zainteresowania moją osobą niewłaściwego czy właściwego, nie ma to znaczenia, ja jestem bardzo, bardzo ostrożny i ja... To jest trochę takie chronienie siebie. No tak, to jest też spowodowane moimi ogromnymi kłopotami z przeszłości. Nie piję przez bardzo długo już, bo 9 lat, w tym roku będzie 10 lat, więc jakby nie puszczam wodzy fantazji. Myślę, że miałem okresy oczywiście maniakalne, w sensie takim, że jestem Bogiem, mogę wszystko. I do dzisiaj mi się to zdarza, muszę to bardzo chronić, muszę bardzo uważać z tym. W związku z tym to są moje okresy maniakalne i to jest moja sprawa. Cieszę się, że jednak nawet w tej rozmowie jestem posądzany o skromność i dążenie do pewnej uważności, co jest przedmiotem moich po prostu mojej pracy nad sobą. Powiedziałeś gdzieś kiedyś, że samotność też może być ciekawa. Co ciebie w niej interesuje, w takim zjawisku, którego mamy wrażenie, że wiele osób się boi i nie chce w ogóle zaznać, kurczowo robi wszystko, żeby go nie zaznać, a jak już zaznaje, to dzieją się z ludźmi nieciekawe rzeczy. Co możesz powiedzieć więcej o samotności w twoim życiu?
Myślę, że przy pewnym rodzaju wrażliwości, może nadwrażliwości, może czymś, co jest dane od Boga właśnie, ta samotność w gruncie rzeczy jest, poczucie samotności jest całe życie bez względu na to, z kim jesteśmy, jak bardzo intensywnie wchodzimy. Oczywiście w młodości człowiek się rzuca na różne zjawiska i chce być częścią społeczności, później to odchodzi. Samotność może być w tym sensie korzystna, że po pierwsze, nie popełniamy tyle błędów wychodząc do świata, tak? Przeciwdziałając tej samotności, która jest cechą dominującą w ogóle w człowieku. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, na siłę próbujemy jakieś stosować XIX-wieczny, jakby niespełniony w ogóle tryb bycia ze sobą przez całe życie. Tak nigdy nie było, to jest wymysł XIX-wieczny. W związku z tym ogromnie dużo problemów i mnie samemu sprawiały związki, prawda? I no dzisiaj dzieci są coraz bardziej dorosłe, ale kobiety też doskonale znają tę samotność, kiedy nagle dzieci odchodzą, prawda? W pewnym wieku, zależnie od sytuacji. Więc ta samotność, ja namawiam do tego, żeby tę samotność oswajać, żeby ją w sobie jakby zaakceptować, bo tak naprawdę nigdy nie jesteśmy samotni, jak śpiewał King, you never walk alone. No tak, ale z drugiej strony, jak się mierzymy z jakimiś problemami osobistymi, to tak naprawdę zawsze jesteśmy sami. Z tym, czy z myśleniem o jakichś rzeczach nieodwracalnych, to no nawet będąc kimś, dzieląc życie, będąc bardzo blisko, no to w gruncie rzeczy jednak z niektórymi trzeba sprawami to samemu przeżyć się... wszystko. Tak. Tak. Chyba, że się wierzy. Jest taki rodzaj sfery, której nie jesteśmy w stanie nawet przekazać. Jest to takie poczucie siebie, któremu nawet bliskiej, kochanej osobie wydaje nam się w tej erupcji jakby miłości, zakochania, że przekazujemy całość, ale to nie jest prawda. My jesteśmy osobnikami, jesteśmy, nie na darmo nazywamy się osobnikami, więc cechy osobnicze są takie koherentnie związane z nami, są nie do przekazania drugiej osobie, nawet tej, którą kochamy, wyczuwamy na maksa i tak dalej, i tak dalej. Tak, to się nie da opisać. Więc to jest, tak, to jest taka iluzja, więc jeśli się coś takiego trafi, to trzeba być szczęśliwym po prostu, jeśli ten poziom jakby przez chwilę. Jeśli mamy dzieci, to trzeba się jakoś poukładać. Ja jestem też nie posiadaczem, tylko mam te dzieci. Czasami też się nie da poukładać, w związku z tym trzeba się wycofać. Samotność może być przyjemna, krótko mówiąc, i trzeba sobie to albo wmówić, jeśli jest nieprzyjemna, albo poddać się temu. I ta samotność też jest różna, bo ja na przykład wiele oddałem emocjonalnie związkom, kobietom, z którymi byłem, nie było ich aż tak dużo, anegdotycznie, nie potrafię, nie jestem podrywaczem, więc nie potrafię zmieniać co chwilę. Myślę, że to jest często rodzaj takiej, jak to mówiąc, kompensacji, tak? Kompensacji, że sobie coś zastępujemy. Nie potrafię tego robić, w związku z tym dłuższymi fragmentami ostatnio jestem człowiekiem samotnym, a obecnie bardzo. No inne cechy się, ale mam przyjaciół za to, którzy zawsze o mnie pamiętają, ja o nich pamiętam, więc w tym świecie powinno być miejsce na przyjaźń, powinno być miejsce na akceptację tej samotności i pomoc innym przede wszystkim. No i to jest ten balans, właśnie a propos pomocy innym, bo żyjemy w tej chwili w takim świecie, ja mam córkę nastoletnią i bardzo dużo słyszę od niej i w ogóle czytam o tych problemach młodzieży współczesnych, przeróżnych, a to bulimia, a to próby samobójcze, a to jakaś nieakceptacja środowiska. Ty jesteś też, jak sam wspominałeś, po różnych przejściach. Czy ty miałbyś jakieś
No to tak głupio zabrzmi, ale jakieś rady? No tak, Kasia, jak tym ludziom? Psychologowie, praca psychoterapeutów jest na pewno niezwykle ważna, ale myślę, że wiele osób chciałoby usłyszeć coś od osoby, która może powiedzieć byłem tam, byłam tam, gdzie ty. Ha? Jak to przezwyciężać? No, ja pamiętam moją młodość i chyba nie było aż takich problemów. Myślę, że człowieczeństwo, ludzkość próbuje zaprzeczyć sama sobie, to znaczy jest tak krytyczna wobec siebie. Oczywiście najczęściej słusznie, ale no bywało gorzej na tym łespadole i to nie powodowało aż takiego zaprzeczenia naszych cech, prawda, ludzkich. No ja w ogóle wychowałem się w latach 70. i 80., gdzie też sytuacja nie była łatwa na świecie i były jakieś wojny i coś niesamowicie, natomiast panował mimo tego wszystkiego wszechobecny humanizm, to znaczy wiara w człowieka, że on sobie w ogóle, że jest fajnie, że da sobie radę. I ja dość często powtarzam, i oby to była dobra wyrocznia, że po tej strasznej wojnie, która jest niedaleko, ale jest straszna, jest najstraszniejszą wojną od czasów II wojny światowej, czyli takiego no, czegoś strasznego, co trwało tylko 5 lat, proszę sobie wyobrazić, a wpłynęło w gruncie rzeczy na całą ludzkość, no, przez to okrucieństwa, tak, na pokolenia, na cały XX wiek i jeszcze dalej wpływa. Jeszcze potem Bałkany były, Bałkany były w strasznej też sytuacji. Tak. No cały XX wiek, no to była jedna wielka tragedia, disaster. Wracając do ludzi młodych, ja po prostu nie jestem w stanie od nich tyle wymagać, co wymaga świat, bo to powoduje te wymagania i niesprostanie im powoduje coraz większą frustrację i coraz obniżenie tego wieku tej frustracji. Ja mam to całe życie, bo ja też byłem człowiekiem nadwrażliwym. Może jesteśmy już wszyscy nadwrażliwi z powodu, nie wiem, nadmiaru czasu albo niedoboru czasu przez rodziców. No zawsze coś się znajdzie, ale jest jeszcze ale to, wiesz, tak takie, naprawdę, takie ocenianie w tej chwili przez ten internet, przez wszystkich dookoła. To jest no, chyba tak, niszczące. Ten rating nieustający, który toczy się z tego algorytmu. No ja uważam, że w ogóle skrypto, bo robiłem festiwal też scenariuszy filmowych i takie hasło wymyślam co roku, chociaż nie ma już tego festiwalu, ale różne zjawiska planuję zawsze. I takie sobie wymyśliłem hasło, bo zawsze pisałem manifesty i co roku mi coś do głowy przychodzi na ten temat. To skrypt kontra algorytm, prawda? Żyjemy w takich czasach, w których skrypt, czyli jakiś wypustka literatury, czegoś jak najbardziej człowieczego, cudnego, w gruncie rzeczy jest antidotum dla tego algorytmu, który nam sączy inne wymagania. Patrzę na urządzenia, bo one najczęściej niosą to wymaganie, czy ten rating, mam na myśli te dwie komórki, które przed wami stoją. Ja nagle jestem bez. Brawo. Tak, więc ta idea slow life'u mi się podoba, to znaczy jakiś rodzaj, ja nie jestem fanem kultury hipisów, ale wejście na poziom ludzki, czyli zostawienie tego algorytmu, to znaczy nie poddanie się mu. Dzieciaki to już mają niestety wbite, gry i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz jestem... ja mam w ogóle teraz taką flautę intelektualną, nie czytam nic, nie, bo ja podglądam świat już wyłącznie za pomocą zmysłów i tej podróży zwanej życiem, ale ta idea slow life'u, żeby nie wymagać aż tak dużo od siebie. Żeby dać im żyć, tym ludziom. No, już nie mówię o młodych ludziach, dać im żyć, tak, no ale właśnie oni już nie potrafią, prawda, bo są bardzo zestresowani, pojawiają się te zjawiska, o których była mowa. Ale ty też pomagałeś przecież ludziom młodym, z tego co wiem, właśnie młodym scenarzystom, poetom. Tak. Masz takie w sobie chęci. Tak, im jestem dalej, tym bardziej już właśnie to, że trzeba im dać pola. I teraz chyba jestem w takim momencie, że nie mam nic do zaoferowania. Uważam, że młodzi są wspaniali. Teraz oni wchodzą na arenę. Podejrzewam, że
staram się być, nie być mentorem, ale być przyjacielem, być kimś, kto im przekazuje dobrą myśl o nich samych. I to jest, myślę, najważniejsze. No i tak delikatnie próbuję jakoś z tym pokoleniem, z tymi pokoleniami, które idą, z naszymi dziećmi, współdziałać, współegzystować. Ale piękna puenta. Skromna. Dziękujemy ci. Dziękuję bardzo. Tak bardzo się ciebie dobrze słucha. Mogłabym ciebie słuchać i słuchać. Pięknie mówisz. Jednak tak, na coś się przydały te wszystkie książki, które połykałeś.